Witam Was w kolejnej części Age of Empires The Rise of Rome. Gotów na kolejną kampanię z dodatku Rise of Rome? No, ja jestem gotów. Powstanie Rzymu mam już za nami. Czas na Ave Cezar. Czasy Juliusza Cezara. Na początek Cezar i Piraci. Piraci byli plagą Morza Śródziemnego i przez dziesiątki lat pasożytowali na szlakach handlowych. Teraz, gdy linia brzegowa w znacznym stopniu znajduje się w naszych rękach, nadszedł czas, by porachować się z nimi. Otrzymałeś od Senatu zadanie oczyszczenia wybrzeży i wypalenia żelazem tej zarazy. Zniszcz wszystkie doki przeciwnika. Jeśli Cezar zginie, wszystko będzie stracone. To pierwszy raz się pojawia w tej grze, że jeśli nasz bohater zginie, to automatycznie oznacza to naszą przegraną. Więc lepiej do tego nie dopuścić, czyli ta osobistość, wielki Juliusz Cezar, nie może zginąć. No, musi się teraz zmierzyć z piratami, którzy go porwali. Tak w ogóle. Więc, no, postarajmy się, będziemy musieli oczyścić tutaj teren na początek z tych oto słabe uszy. Raczej z panem Juliuszem, który ma 15 ataku plus jeszcze 4 i 5 obrony plus 4. Raczej mają kiepskie szanse, skoro ich atak, on ma całkiem spory, nawet 5, ale to i tak jest mało w porównaniu do następnych jednostek. Takich centurionów, czy tam innych. Tu jest złoto, warto zapamiętać. To mi się z całą pewnością przyda. Więc naszym głównym zadaniem będzie tutaj zniszczyć doki naszych przeciwników, czyli wszystkich tutaj piratów. I to może nam jednak troszeczkę zająć, mimo wszystko. Widzę cię. Nie ukryjesz się przede mną. Chodź tu. I jeszcze ty. I jeszcze ty. Już powoli zbliżamy się do pewnego miejsca, gdzie zaczniemy już na poważnie wszystko. Tylko jeszcze ty. Chodź tu. No i właśnie, tutaj wszystko się zaczyna. Od razu od ataku tego przeciwnika, tego z gorszych przeciwników, którego raczej bym tutaj nie chciał. Osadnicy niech pójdą tutaj. Tu będzie dobre miejsce na rozpoczęcie naszej przygody. I Cezar jak najbardziej teraz niech będzie w miejscu, którym łatwo go nie trafić. Okej, tu jest jeszcze jeden osadnik, więc chodźcie tutaj w ogóle. Oni dopiero teraz dostali speeda. Dopiero po tym, jakim rozkazałem budować budynek. To jest ciekawostka. Chociaż to pewnie tylko dlatego, że oni się tutaj pojawili tak nagle. No, zaczynamy, jak widać, z grubej rury. Już na sam start. Nasi piraci mają dokładnie ten sam atak tych oto statków, więc z tym nie powinno być jakichś większych problemów. Ale oczywiście przyda się więcej ostatników do budowy. Uj, tu się zaczyna już poważniej. I to bardzo. Oj tak. To już zaczyna być poważniejsze niż mogło być. Zwłaszcza, że taki statek mnie tutaj goni. Odpuść. Przestań. On mnie spali. Wow. Mocny początek. Muszę przyznać. O, w mordę. O tak, zaczyna się bardzo poważnie. Zdecydowanie. Proszę, nie atakuj. O, jak od sobie odpłyniesz, to będzie ok. Tylko jeszcze bardziej odpłyń. To będę jeszcze bardziej zadowolony. Ale skoro nie chcesz, na ciebie wykorzystam oczywiście stary, dobry trik. To się zaczyna z grubej rury. Oj tak. Zdecydowanie. Juliusz, dajesz.
Mam stracha, że coś tu może pójść nie tak. A jak wy sądzicie? Ja myślę, że zdecydowanie coś tu może pójść nie tak. Wow. To może być trudne. Może odbuduj mi ten statek, jeśli tylko możesz. Bo zaczyna nieco cierpieć, tak samo i tutaj wy. Zabijmy jeszcze tego cwaniaka. Dobrze, że mamy tutaj tego Cezara, on nam nieco pomaga. O nie, towarzyszu! On nie ma szans z nami. Nie ma kompletnie z nami szans. Atak wieśniaków jest zawsze dobry. Mogę? Mogę go dosięgnąć? Jeśli tak, to całkiem okej. Było blisko. W ogóle już to w ogóle prawie wszystko straciło. Oho! No jeszcze czego? Wow. Okej, wy atakujcie tego, a ja... płyń! Płyń, ty głupi statku! Wow. Okej. Wy go zabiliście. Idźcie tutaj. No tak. Ajajaj. To nie wygląda dobrze. Zdecydowanie to nie wygląda ani trochę dobrze. Wow. No to nieźle. To ja może pójdę do kryjówki na jakiś czas. Zdecydowanie. Wow. Tu się zdecydowanie dzieje bardzo źle. No dobra. Ostry start. My kompletnie tu nic nie mamy. Co się tu wyprawia? W ogóle to tutaj zgliszcze budynków płoną. Prawie to zniszczyliśmy. Aj. Tak oto zaczyna się misja. Pierwsza misja kampanii Ave Cezar. Niezbyt przyjemnie. O nie, przyjacielu. O nie, przyjacielu. Weźcie jakoś poważniej to budujcie. Zacznij atakować. Zacznij atakować to, a nie nas. Kurde. Jest, dobra, chyba się udało. Nie, nie uda się. Szlak. Dobrze, dobrze, dobrze robi. Tylko my musimy to zdążyć zbudować. Więcej zadników. Tylko potrzebuję budynków, bo trochę je straciłem z jakiegoś powodu. Dobra, atakuj! Ile mamy kamieni? Całkiem sporo. Dam radę. Nasza czwórka. Byłaby piątka, ale no. Nie wyszło. Nasza czwórka da radę. Zbuduj to tu. Mamy jeszcze ten tutaj budynek, który prawie jest zniszczony. Prawie. Dobra. Prawie to jednak duża różnica. No proszę, zaczął myśleć. Tylko czy uda mu się? I co oni... Co te statki planują? One nie dosięgną do tej strażnicy. Co one planują takiego? Dobra. Teraz pięknie. Właśnie w ten budynek miałeś celować. Dobrze. I ty może jeszcze zbuduj to. Okej. Chociaż mamy sporo drewna już. Ale wy mi się tutaj nie podobacie. Dlatego zbuduję jeszcze jedną wieżę w tym miejscu. Dobrze, teraz tych. Teraz tych. Atakuj. Pięknie. Wynocha. To moja ziemia. Wynocha z mojej ziemi. Może ty zbieraj ten kamień. Przyda się. Jak widzę... O-o. Ten kamień bardzo się przyda. Dobra, wieśniaku, uciekaj stąd.
Juliusz nie może zginąć, więc lepiej zadbać o to, żeby właśnie nie zginął. A tutaj jeszcze jedna wieżyczka. Ile ma już życia? A, jeszcze chłopak przeżyje długo. W końcu ma zginąć inną śmiercią. O, w mordę. Panie! Juliusz ma zginąć inaczej. Ej! Tylko, że jeśli ta tak pójdzie, to potrzebuję uzdrowiciela. Zdecydowanie. Wynocha. Wynocha z mojej ziemi. Teraz wy. Chodź, dobra. Zabij go. Wy zbierajcie to i idźcie tu. Dobra. A ty zbieraj to. Muszę zdecydowanie zbudować tutaj sobie ten budynek. I uzdrowić mojego Cezara, żeby jeszcze mógł mi jakoś pomóc. A. Dobra, jaki teraz plan? Zebrać kamień? Zbudować wieżyczki? Zbudować port? Co jest ważne? Dobra, ty żyjesz? Nie mamy złota. No, to jest rzecz warta uwagi. Ten atakuje tutaj to. Mocny start. Ale zbudujmy port. Jeszcze raz. Tym razem port bardziej stabilny, wygląda zupełnie inaczej. Myślę, że sobie nie poradzi. Dobra, zniszczy go. Zniszczy go. On oszalał, nie wie co się dzieje. Totalnie zgłupiał. Ale płynie jeszcze jeden. Szlak. Ale dajemy radę. Udaje nam się wybudować. I zatopiamy. Zatapiamy ten statek. Pięknie. Idealne miejsce dla tych wieżyczek. Zbudujemy tu jeszcze jedną. Żeby odgonić naszych przeciwników. Nie będą mieli szans. Żadnych. Tylko najpierw niech ten budynek... Ten statek jeszcze tutaj spłonie. Wow. Dobra. I stateczki. Akcja się dzieje już od samego początku tego poziomu i to mi się podoba. Udało mi się jakoś wybronić. Ale no, jeszcze może się sporo zdarzyć. Jeszcze jeden atak i Cezar może mi zginąć. To nie jest zbyt dobre. Więc muszę zadbać o to, żeby jednak tak się nie stało. Dobrze, atakuj. Poczekam. Albo nie. Dobra, podpłyń może do tych wieżyczek, jeśli możesz. O, dobra, jest jeszcze jedna. Pięknie. Teraz nie masz czasu. Trafiłeś w osadnika. Dzięki. Jeszcze więcej wieżyczek. Tak na wszelki. Dobra. Zaraz będzie więcej statków i będziemy mogli się jakoś bronić wreszcie. Bardziej porządnie. Bo na początku w ogóle nic nie mogliśmy zrobić. Jesteśmy w epoce żelaza, więc jakoś to powinno iść. Wypierdzić. O. Statek zatopiony. Jeszcze tylko zająć się tym ogierem. Ogierem. Onagerem. Nie drażnijcie wilka. Wilk może was jeszcze zabić. Dobra. Jeden zginął, no cóż. Ale wybudujmy tutaj kolejną wieżyczkę. Więcej statków. Bo piraci są bardzo... Na nas... No, troszeczkę się chyba zezłościli na nas. Tak odrobinkę. Ciekawe czemu. To jest... Pytanie. Co oni od nas chcą? Piraci. Piraci, no ich się nie zrozumie. Ich nie pojmiesz. Ale musimy jakoś... Mamy najwięcej punktów. Tego się nie spodziewałem. Teraz przydałoby się zrobić jakiś... przydałoby się zastosowanie zrobić jakiś budynek. Tylko ja bym chciał najpierw mieć drewno na ten budynek.
O, pięknie, to się akurat tutaj zmieści. Idealnie. Dobra. Wymordować ten statek. A wy, jeśli możecie, odbudujcie mi ten. Tylko ty tutaj utrzymaj pozycję. Dobrze. A nasz żółty przyjaciel oczywiście wyśle nam więcej swoich jednostek. Ten atak akurat był dobry do zlikwidowania. Więc nie musiałem się aż tak bardzo obawiać. Cezar, nie wstrzymuj prac. Jak wygląda sprawa ze statkami? Jeszcze tego trzeba tutaj odbudować. I będzie w porządku. Wy może pomóżcie tutaj zbierać drewno? No, tutaj nie mamy tego aż tak dużo do dyspozycji. Dobra, ty zbieraj to. I ty też. Jeśli tylko będziesz już miał możliwość, więc na razie iść na drewno. Kamień zbieracie, więc będziecie mogli się jakoś bronić. I wybudujmy jeszcze chatkę. Jedna taka stara chatka została. I w ogóle chyba zablokowałem sobie przejście. Nie fajnie. Ale jeśli zetniecie to drzewo, to już będzie jakieś przejście, więc może ty się tym zajmij. Dobra, chatka wybudowana. I ty już możesz wybudować farmę. Tutaj jeszcze bardziej sobie zablokuję drogę. Auć, nie ma za bardzo miejsca na farmę. Tutaj zablokuję sobie drogę jeszcze bardziej. No, nie mam wyjścia. Może zniszczę to. Ale poczekam, aż statki się zrobią. Tak będzie najlepiej. I mam nadzieję, że teraz za bardzo mnie nie będą atakować. Chcę się jeszcze pozbyć ciebie. No, muszę się ciebie pozbyć. Wybacz, ale twoja podróż kończy się tutaj i teraz. No właśnie. Nie jest taki straszny, jak jeśli działam w grupie. Takiej dużej. Więc poświęcę ten budynek zaraz. Chociaż zobaczmy, czy jest przejście? A jest. Więc jednak nie muszę nic poświęcać. Bardzo dobrze. Dobra, więc skoro ten mocny start mamy za sobą, to możemy w końcu działać jakoś porządnie. W końcu mamy jakieś statki, którymi będziemy mogli coś robić. Dobra. Myślę, że tym razem jakoś się utrzymam. Mimo, że mają dosyć sporo do zaoferowania, to i tak myślę, że teraz za bardzo im nie pójdzie do końca. Po ich myśli. Oj nie. Bo my walczymy do samego końca. I nie poddajemy się. I to oczywiście jest dla nas zwycięstwem. Być może. Okej, chata się przyda, żeby zacząć łowić ryby, bo tutaj naprawdę mamy dosyć niezbyt komfortowe warunki do pracowania. Tutaj nie ma nic ciekawego, co byśmy mogli wydobywać. Więc być może się gdzieś przeniesiemy, żeby oczywiście mieć tego wszystko więcej, ale myślę, że statki mi jak najbardziej statki jak najbardziej wystarczą do tego, żeby w ogóle niszczyć porty. Więc chyba zostanę na tej wyspie, czemu by nie. Będę się bronić tylko stąd, a statki będę sobie tworzyć. Złoto mam. Chociaż do statków nie potrzeba złota, więc... No proszę bardzo. Do tego jeszcze potrzebuję trochę żywności, więc zajmę się tymi statkami. Wy już nie macie tego, ale kamień już nie będzie aż taki bardzo potrzebny. Mamy już fajną twierdzę wybudowaną. Na tą stronę nie możemy w ogóle przejść, więc... nie możemy tutaj przejść. Nie możemy tutaj przejść. Więc tutaj nic już nie wybudujemy. Więc pozostaje nam zbudowanie tutaj pałacu. No proszę bardzo. Kolejny towarzysz, który chce nas wyładzić. Nie chciałem zaznaczyć ryby, tylko ten statek.
I teraz łódź rybacka kolejna i lecimy z tym. Nawet tutaj nie dopłyniesz. Nawet tutaj nie dopłyniesz. Nie masz już możliwości. Wybacz. Ale... teraz już tym razem sobie tak łatwo z nami nie poradzisz. Ta żółty przeciwnik jest tutaj najgorszym zagrożeniem, chociaż... brązowy ma większe siły, to on nie przysyła nam tutaj wojsk, które by mogły nas zgładzić. Więc no, nie ma problemu. I tutaj wszystko jest zrobione. Mogę sobie zwiększyć zasięg statków, dzięki czemu będę mógł zrobić molochy. I to planuję. A wasza trójka, niech cię może zajmie tutaj tym złotem. Myślę, że to będzie dobre. I może tutaj wybuduj mi jeszcze kolejne chaty. Bo zaczyna mi brakować populacji, jak widzę. Okay, żywność będzie się jakoś tutaj zbierała, dzięki tym statkom. Więc dobrze, chociaż najwięcej będę tutaj potrzebował drewna. No ale drewna i tak jest na tej wyspie całkiem sporo. Bardzo. Chociaż do tego drewna... a nie, tutaj chyba będzie przejście do tego. Chociaż nie wiem, czy nawet dojdę do tego momentu, gdzie będę musiał wydobywać stąd drewno. Okej. Okay. Wy tutaj działacie. Na wszelki wypadek oczywiście wieżyczka. Jakby ktoś próbował nas zaatakować. Bo tutaj mogą do nas przejść przeciwnicy. I jeszcze jedna, żeby zablokować im drogę. Myślę, że to będzie dobre. Oczywiście jeszcze murek, żeby im kompletnie zablokować tą drogę. Żeby nawet nie próbowali myśleć o tym, żeby mnie atakować. Okej, okay, i chatka jeszcze tutaj. Myślę, że nie zniszczą jej za bardzo, skoro mam tutaj wieżyczki. I murek damy tutaj. Ciekawie to wygląda. O nie, przyjacielu. Tak łatwo nie zniszczysz mojego. Ale no, będzie się palić, więc no dobra. Ech, nie zaczęliście tego? No to zaczynajcie. A, musicie przejść na tą drugą stronę, żeby tutaj w ogóle zacząć to budować. No nieźle. Okej, wy będziecie bronić tego miejsca. Mury się naprawdę szybko budują. Jeden taki murek, no to nic takiego wielkiego. Dobra, idźcie. I więcej statków. I osadników. Żeby wydobywali mi jeszcze więcej drewna. Wy może przejdźcie tutaj. Bo tutaj już zaczyna brakować tego. I chyba zniszczę ten budynek, żeby mi tutaj nie przeszkadzał. A ty może zbuduj tutaj jeszcze kolejne. Na przykład tutaj. I już nigdzie więcej. Okej. To już by było tyle w tej części. Zapraszam do komentowania i oceniania. Do usłyszenia następnym razem.